Prawie zapomniałam, że nie chodzę do szkoły. Ale chwilę, zaspałam do pracy. Cześć, z tej strony Ivy, witam się dzisiaj z wami jak zawsze w najnowszym odcinku. Tym razem pojawiam się we wrześniu, a to oznacza tyle, że tak właśnie rozpoczęliście, w większości podejrzewam, rok szkolny. Ja tutaj trzymam za was wszystkich mocno kciuki, nie załamujcie się, naprawdę w przyszłości będzie jeszcze gorzej. A tymczasem z czym dzisiaj do was przychodzę, to dwa dziwne produkty, to znaczy dziwne, inne, fajne, wręcz bym powiedziała. Nie zawsze dziwne oznacza źle. W każdym razie mamy tutaj dwa blistery, które w tym oto pokaźnym pokebolu plastikowym, swoją drogą genialnie, genialnie to rozwiązali, załączyli dwie gumki do mazania, Le Pig oraz ze Smoliwem. Ale, że jak widzicie, mamy tutaj cztery busterki, dokładamy, rozszerzamy pulę i jako, że mamy tam Paldia i Volt, rozszerzymy je o cztery pojedyncze blistery. Oczywiście nim przejdziemy do otwierania, wielkie dzięki dla Pokeshop.pl za dostarczenie mi stofu na dzisiejszy odcinek. Was odsyłam tam na zakupy i pamiętajcie, że z kodem Ivy 5% rabatu na całutki asortyment. A i swoją drogą zapraszam was na shortsy. Codziennie wlatuje jedno okienko z kalendarza adwentowego na 2023 rok. Więc w tym razem wjeżdżamy dość wcześnie i w ogóle wjeżdżamy. Zatem zapraszam do zapoznania się z formatem. Może to jest coś, co właśnie tobie się spodoba. No, to co? Łapeczka, subek i lecimy do odcinka. Co wy na to, żeby zacząć od większego kalibru, to znaczy od tych właśnie gumkowych blisterków. Jak widzicie tutaj pierwsze złapałam z tym Le Pigiem, który wydaje się, że dla wielu pokemonowych fanów jest dość fajnym takim, można powiedzieć, pupilkiem, jeśli chodzi o Scarlet i Violet. Powiem wam, że nie chciałabym sobie zniszczyć tego plastiku, bo mega podoba mi się wykończenie tego pokebola swoją drogą i wydaje mi się, że przez to, że jest to tłoczone, można jakoś to wykorzystać, może zrobić jakiś odlew. Dzisiaj ewidentnie ten pokemon chce zachować się w środku. I wyciągamy jednego, wyciągamy drugiego i wyciągamy tego oto pokemona, który jak widzicie zawiera się tutaj w plasticzku, co bardzo propsuje. Jaki słodziak! Ej, w ogóle, co mogę powiedzieć, to jest totalnie ciężki. Jest to taki naprawdę solidny okaz. Jeśli chodzi o szczegóły, nawet ogonek ma tutaj kapitalnie zrobiony. No to teraz Pokemonsa number 2, czyli Smoliv. Jak zawsze ten Smoliv zachowuje tutaj swoją firmową minę. Jeden boosterek, drugi boosterek. Swoją drogą ta Paldea jakaś taka grubiutka jest. Zobaczymy, może tutaj coś dropnie, ale bym śmiała w sumie. Smoliv, ojejku, jakie on ma soczyste kolory, jak on jest też świetnie zrobiony. Który z nich jest waszym ulubieńcem? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu właśnie teraz. A tymczasem do przebadania mamy jeszcze te pojedyncze blisterki z Paldea Evolved. Oczywiście może przejdźmy do samych promek, bo jeśli chodzi o boosterki, nie okłamuję was, naprawdę są to Paldea Evolved. No to rozpoczynając, zacznijmy od tej linii ewolucyjnej. No i pamiętacie pewnie, mam nadzieję, jaka jest zasada. Jeżeli mamy linię ewolucyjną, wtedy nawet nie mamy karty promo, mamy taką kartę typu rare, ale wykończoną fajnym holo. Natomiast te, które zawierają jedną kartę, tak jak w przypadku tego Growlite'a, mamy jedną, ale za to promo. Oprócz tego przypadkiem zauważyłam, że jest tutaj Swirl zawarty właśnie gdzieś tutaj. Patrzcie, jak się cudownie świeci. Wykończona moim ulubionym holo kulczanym. A jak już jesteśmy w temacie Smoliva, tak się śmiesznie złożyło, że mamy tutaj i linię ewolucyjną właśnie z tym oto Pokemonem. Pojedyncza karta promo ze Smoliwem prezentuje się w taki oto sposób. Oczywiście bardzo pasuje tutaj holo kulczane, jako że sam ten Pokemon zawiera w sobie bardzo dużo kształtów obłych. Tutaj co prawda Swirla nie stwierdzono, ale hej, jest tak okrągło, że wręcz tutaj zaburzyłoby to postrzeganie tej karty promo. Oczywiście nie ma sensu pokazywać tego w każdym jednym blisterze, ale oczywiście mamy tutaj pieniążek. Tym razem jest to pieniążek wykończony Donaldem, albo jak niektórzy wolą, Quaxlim. Dobra, kochani, my tu gadu gadu, a boosterki i to Paldea i Volt czekają. Stwierdziłam, że zaczniemy od tych pojedynczych sztuk, bo potem zobaczymy, co lepiej dropnęło, czy Le Pig, czy Smoliv. W temacie Paldea i Volt, tak, wciąż Ioną jest tą najbardziej pożądaną, najbardziej topową kartą, chociaż oczywiście i z czasem, i z większą ilością otwartych boosterków w ogóle jej cena tak zdecydowanie spadła.
O, prześliczny Pikachu, co nie znaczy, że tylko dla niej warto Paldeę otwierać, szczególnie, że drugą kartą jest ten Magikarp, który, o, akurat tutaj mogę się nieskromnie pochwalić, że udało mi się go wyciągnąć i to oczywiście na odcinku. I powiem wam, że wrażenie robi jeszcze coraz większe, z tym bardziej, że coraz szybszymi krokami zbliżamy się do wrześniowej premiery, tak, mamy już wrzesień, setu 151. O, Wigglytuff też się super wpisuje akurat w tę tematykę. Swoją drogą jestem mega ciekawa, na jakie karty będziecie polować, bo wiem i przed Obsidianem dostawałam dużo głosów, że właściwie to nawet on tak średnio was interesuje, bo czekacie właśnie na 151. Teraz booster z Lapig. I jak widzicie, mam tutaj Scarlet, Violet i Paldea, więc może zaczniemy od tej Paldei. Więc ja tak mniemam, że wy już tutaj jesteście totalnie podekscytowani. I właściwie, co sama mogę powiedzieć, no to chyba oczywiste jest, że ja również się bardzo cieszę. Chociaż ja powiem wam, że jeszcze dość żyję właśnie Obsidianem. W związku z czym zdecydowanie będziecie się mogli jeszcze jego spodziewać właśnie na tym kanale. Jeszcze mam taki troszeczkę niedosyt, chociaż sam booster box dropił mi kapitalnie. Teraz pora na boostery właśnie z tego gagatka, czyli lecimy z dwoma ostatnimi. Dajcie wiary, że już to ostatnie dwa boostery, base set na sam koniec. Powiem wam tak, jest to już siódmy booster dzisiaj otwarty, więc statystycznie nawet... Prawda? Powiecie, że tak, powinno już powoli tutaj zacząć coś wypadać. O, wypadło coś takiego, chociaż za bardzo mi się to tutaj nie przyda i za bardzo to nie jest... I teraz będzie znowu, że udaję, że podkładam karty, ale naprawdę to był przypadek, że zaczęłam o tym mówić. Mamy złotko, Ting Lu EX i jeszcze mamy ostatnią kartę, którą jest Hydreigon, więc... No, honor odcinka jest tutaj zdecydowanie uratowany. Tak więc minutko, że wpadło coś, co tutaj rozświetliło właśnie ponurą erę zera dropów. Ale kochani, to właśnie ten boosterek jest tym ostatnim, dlatego nazywamy go honorowym i... Chociaż szczególnie dobrych wspomnień, jeśli chodzi o base set Scarlet i Violet, nie mam. U mnie to jakoś zawsze to bez szału przeszło, ale co prawda, trzeba oddać względy sentymentalne. Był to pierwszy dodatek z racji pierwszych srebrnych ramek w angielskim dodatku, więc ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest... Koraidon. No, przynajmniej skończyło się tak dość charakterystycznie. Że tak powiem, kochani, dzisiejszy odcinek kończymy właściwie, to można powiedzieć, złotem. A oprócz tego, ja naprawdę nie czuję się zawiedziona, bo skończyłam z dwiema całkiem fajnymi, całkiem przyjemnymi, dobrze zrobionymi figurkami, które co prawda są gumkami do mazania, ale... Czy ktoś to musi wiedzieć? Jeżeli wam się odcinek podobał, łapeczka w górę, subskrypcja i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!